Suwerenność żywnościowa dla mnie jest relacją, jaką możemy nawiązać ze wszystkim, co nas otacza. Oczywiście, że tutaj przede wszystkim w kontekście żywności jest relacją, jaką mogę nawiązać z ziemią, z nasionami, z osobami, których dotykały, z roślinnością i ze światem zwierzęcym, aż po rolników, aż po targ, aż po kooperatywę, po sprzedawców. Jest tym wszystkim, z czym mogę nawiązać kontakt, co mogę poznać, czego mogę się nauczyć. A ostatecznie jest tym, co mnie buduje. A więc jest oczywiście prawem do tego, ale również możliwością skorzystania z tego dobra, jakie nas otacza. Jestem od 7 lat członkiem Poznańskiej Kooperatywy Spożywczej. W międzyczasie zaangażowałem się w działalność Nileni Polska i zostałem m.in. współorganizatorem tego Forum Suwerenności Żywnościowej. W kooperatywie robię zakupy praktycznie nigdzie indziej. Nie mam takiej potrzeby. Ewentualnie coś dokupię na targu. Przede wszystkim poznaję bardzo, bardzo dużo osób, którym zależy na tym. I wspólnie możemy planować dalsze rzeczy. Możemy organizować kolejne eventy. Możemy się nawzajem edukować, czerpać swoje doświadczenia, wymieniać się tą wiedzą, żeby ten świat, który tworzymy, był jeszcze lepszy. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Na forum spotkałem mnóstwo znajomych, których poznałem w ciągu ostatnich lat i czuję się tutaj tak naprawdę jak w takiej wielkiej, naszej tutaj polskiej, lokalnej, ale jednak jak w rodzinie, stworzonej przez członków różnych kooperatyw, tworzonych przez różne naukowczynie i naukowców, którym leży na sercu sprawa klimatu i żywności, w gronie wspaniałych rolników i rolniczek, którzy na co dzień mogą dotykać tej ziemi, i w gronie aktywistów, którym bardzo leży na sercu to wszystko i ci wszyscy ludzie i wiele ze swojego czasu, wiele ze swojej energii wkładają to, żeby wszyscy inni również się o tym dowiedzieli. Żeby każdy wiedział i każdy mógł zmienić odrobinę swoje życie. Jak na